Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj was zapraszam na ogromny haul kosmetyczny. Część kosmetyków kupiłam już jakieś dobre 3 tygodnie temu, więc naprawdę się sporo tych rzeczy uzbierało. Będzie to haul typowo drogeryjny. Linki do wszystkich produktów zostawiam wam w opisie. I przypomnę tylko, że widzimy się również nietypowo jutro, znaczy mam nadzieję, że się widzimy, z Beauty Boxem. W poniedziałek znowu się widzimy z Beauty Boxem i we wtorek znowu z Beauty Boxem, więc ten film to taki przerywnik. Zachęcam was do zerkania do opisu, tam linki do produktów, ale ostatnio ten opis troszeczkę się zmienił, przeszedł małą metamorfozę, staram się umieszczać tam jak najwięcej informacji, o które mnie regularnie pytacie, także koniecznie zerkajcie. Wypuść Agatko powietrze i lecimy! Może zacznijmy od Rossmana. Dużo rzeczy kupiłam w Rossmanie, które po prostu były na promocji. Między innymi dwa płyny Apart Naturals, natural po prostu, z prebiotikami i to były płyny, to są płyny kremowe i one były po 6,99. Wzięłam jedwab i jaśmin oraz arnika i słonecznik. Płatki Clinique, jakieś nowe, Home Spa, Rituals, nie widziałam ich wcześniej, 100% Organic Cotton, też były na promocji, więc tak. Olejek Zisane, tradycyjnie niezastąpiony, najlepszy produkt do domywania gąbek. Oraz na promocji wzięłam ten podkład, to jest nowość, już nie pamiętam z którego miesiąca, ale to całkiem niedawno weszło do Rossmana. I to jest Christian Laurent. Matujący mineralny podkład serum, ekstrakt z czarnej róży, po czym po angielsku Royal Caviar Complex, po czym znowu 24-karatowe złoto i oczywiście anti-pollution, także mamy tutaj nieścisłość językową. A kto to w ogóle produkuje? Firma jest francuska, produkt jest wyprodukowany w Unii Europejskiej, jest wypuszczony na Polskę, ponieważ etykieta jest polska. No dobra, wziąłam taki podkład i mój jest w kolorze 101 Light Beige. Dajcie znać, jeżeli już go miałyście. Ja mam już zaplanowany film, w którym go wykorzystam. W Rossmanie tradycyjnie Airwick, białe kwiaty. Powiem wam, że nie potrafię się odkleić od tego zapachu. Serdecznie wam go polecam. Typowo domowej rzeczy, bo już lecę tak siatki, mamy jeszcze Domol, chusteczki do prania. Tak wiem, niektórzy kupują w Biedronce, bo chyba taniej, a tutaj chyba 10 zł jest za 24 sztuki, więc ja nie kombinuję, tylko w Rossmanie zgarniam podczas po prostu robienia zakupów. Widziałam też dla małej z Baby Dream owieczkę. No to też była jakaś promocja. To jest, słuchajcie, grzechotka i taka biało-różowa owieczka, która tutaj widzę, że jest przybrudzona. Dalej może La Rose. Pamiętacie, dostałam niedawno w jakimś beauty boxie, w chill boxie, maskę właśnie marki Huang Yiso. Podobno to się czyta tak, jak się pisze. I teraz tutaj mam kolejną maskę regenerująco-naprawczą. Tamta była jakaś rozświetlająca. Standardzik, a więc uzupełnienie zapasów. All Clean, marka Heimisch i jest to ta moja pasta, niby pianka z białą glinką. Czyli jest to produkt, którym regularnie myję twarz. Świnka. Moje opakowanie świnki się skończyło i wracam do świnki, jednak świnka wykazuje zbyt dobre działanie, żeby ją porzucać. No i powiem wam, że ta świnka jest też całkiem wydajna, tak szczerze mówiąc. Co ja tutaj jeszcze mam? Mam płatki z Petit Fee, ale te są inne, ponieważ one są ze złotem, ale tutaj są dwa rodzaje płatków. Czy to gdzieś jest napisane? Tak, 60 sztuk plus 30 sztuk. Hydrożelowe płatki nasączone miksturą, która nawilża, pielęgnuje cerę. Chodzi o to, że tutaj mamy i płatki w kształcie tego półksiężyca pod oczy, ale też mamy okrągły płatek, na przykład do nawilżenia, czy tutaj okolic między oczami, czy jakiejś do wybranej partii twarzy. I dlatego one mnie aktualnie bardziej zainteresowały. Ja te płatki trzymam w lodówce, to już jest, jeśli chodzi o płatki pod oczy, to z Petit Fee, to jest, nie wiem, moje trzecie chyba opakowanie. Tylko pierwszy raz zdecydowałam się właśnie na ten rodzaj. Nowość dla mnie, czyli Black Tea Mask Pack, również marka Heimisch. I jest to, słuchajcie, kojąca maska żelowa, nasycona składnikami z czarnej herbaty, jagód, aloesu i czegoś tam jeszcze, zapewniając 5-minutowy szybki zabieg kojący. I to się nakłada na 5-10 minut, czyli ma być to taka właśnie maska nawilżająco-kojąca. Cały czas takiej maski mi brakuje
w moim domu. Mam nadzieję, że ta sprosta moim oczekiwaniom. Cały czas właśnie szukam czegoś takiego, wiecie, po czym będę miała wrażenie, że ta skóra została nie tyle to nawet nawilżona, ale też nawodniona. Ja bardzo dużo piję wody, więc jakby pod tym względem do organizmu dostarczam, ale potrzebne mi na samą twarz. Mam tutaj jeszcze w ramach nowości Pyongyang Yul i to jest naturalny peeling, peeling złuszczający. Wydaje mi się, że nawet na pewno to będzie peeling typu gomasz, ale wiele z Was mi pisało, że jeżeli tak lubię peelingi te tradycyjne z drobinami, to najlepsze w ogóle rezultaty oczyszczania skóry się uzyskuje, kiedy najpierw wykona się peeling enzymatyczny lub peeling typu gomasz, a potem jakby dotrze się tą skórę peelingiem tradycyjnym. Sprawdzę, zobaczę, czy to nie będzie za dużo. Poza tym poszukiwania peelingu trwają w najlepsze, po tym jak Skin Food znika nam z rynku. Mam też właśnie produkt marki od maseczki, czyli Huang Yiso. Nie mam przekonania, czy to aby na pewno się tak czyta. I to jest, słuchajcie, hipoalergiczna pianka do oczyszczania twarzy narażonej na zanieczyszczenie środowiska. Bardzo jestem ciekawa, jak ta pianka się sprawdzi. Myślę, że ona jest raczej... O, jakie ładne opakowanie, nie wyciągałam jej wcześniej. Ona jest zdecydowanie dedykowana do takiego oczyszczania porannego, z racji tego, że będzie to klasyczna pianka, a ja używam szczoteczki sonicznej. W związku z tym tego rodzaju produkt do wieczornej pielęgnacji twarzy u mnie nie zdałby egzaminu, poza tym jestem wierna temu, więc to z myślą o poranku. Oraz mam coś, co się nazywa Bulgarian Rose Satin Cream, również marka Heimisch i jest to satynowy krem o podwójnym efekcie, który rozjaśnia koloryt skóry i poprawia oznaki starzenia. Poprawia cerę skóry, wspomaga regenerację z komórek, rozjaśnia, bla bla bla. Muszę Wam pokazać, jak wygląda to opakowanie, bo jest naprawdę przepiękne. No i ten krem zdecydowanie chwilę poczeka, bo aktualnie używam kremu, wiecie z czego? Z Huxleya. Boże. No i dobra, i przechodzimy do mojej skrzyneczki. W mojej skrzyneczce znalazła się nowa paletka Juviasa. To jest paletka, która była kupiona w Stanach na super, hiper promocji. I słuchajcie, ta paletka kosztowała, uwaga, uwaga, 50 zł. I jak jest promocja na stronie Juviasa, na stronie amerykańskiej, to są dwie opcje. Albo zamawiamy sobie normalnie do domu i to do nas dojdzie, do Polski. Albo, tak jak w tym przypadku, ja akurat skorzystałam z uprzejmości Oli, która tam zamawiała do koleżanki, koleżanka potem przyjechała, nieistotne. Ale do nas, do Polski też można z tej strony zamawiać. I to jest wersja mini paletki Masquerade. I tak jak mówię, ona kosztowała 50 zł. Tak wygląda paleta w środku. Powiem Wam, że te wersje mini tych palet są w zupełności wystarczające, tylko one na polskich stronach nie zawsze niestety są dostępne. Regularna cena tej paletki to jest chyba około 100 zł, tak coś w ten deseń, nie więcej. No i to jest moja już, raz, dwa, trzy, czwarta paletka marki Juvia's. Uważam, że jakość tych cieni niezmiennie jest powalająca i jest to jedna z bardziej niedocenionych, moim zdaniem, marek palet na polskim YouTube. Ja wiem, że poszczególne youtuberki o tym mówią, ale za mało w stosunku do jakości w mojej ocenie. Kupiłam coś, co wróciło do sprzedaży i coś, co bardzo mocno wiele z Was mi polecało, szczególnie Ewa, którą serdecznie pozdrawiam. I jest to paletka Mio, która powstała przy współpracy z Vanessą Beauty Tricks. I powiem Wam, że ja nie kupiłam tej paletki, kiedy ona wyszła, z jednego prostego powodu. Wydawało mi się, że dobór kolorystyczny tej palety nie jest doborem kolorystycznym dla mnie. I powiem Wam, że właściwie to nadal tak uważam. Natomiast chciałam się przekonać, jak jest z jakością tych cieni. Szczególnie, że cena tej palety jest stosunkowo niewielka, bo kosztuje ona 60 zł. Mamy bardzo porządne opakowanie, mamy dosyć duże lusterko, co jak wiemy, bo już zostaliśmy chyba wyedukowani przez niektóre youtuberki typu choćby Hania, kosztuje więcej. No oraz mamy całkiem pokaźną liczbę cieni. Wydaje mi się, że marka Mio również jest taką marką mało popularną na naszym YouTubie, a ona słynie właśnie z bardzo mocno napigmentowanych i rewelacyjnych formułowo matów.
No i już mam swoje przemyślenia, na pewno będę chciała Wam nagrać, znaczy mam już zaplanowany film, w którym wykorzystam właśnie tą paletę. Nadal uważam, tak jak wspomniałam, że ten dobór kolorystyczny nie jest najbardziej funkcjonalnym doborem. A co do jakości, no to Wam opowiem. Słuchajcie, więc ja ją kupiłam akurat w Minty Shop. Ta paleta, przynajmniej kiedy ja ją kupowałam, wróciła. Natomiast dalej ktoś na Allegro sprzedaje jej po 120 zł i nadal ktoś po 120 zł je kupuje. Bez przesady, naprawdę to za 120 to ja polecam Juviasa. Tak, między nami. Kolejne opakowanie puste bazy Peel Off marki NES. Dla mnie nadal niezastąpiony produkt, najlepszy w ogóle, wiecie, rewolucja. Mam również mnóstwo, już niektóre pocięte, rzęs Blendit. I powiem Wam tyle. Ardell dla mnie to przeżytek. Ardell dla mnie to, no może nie że syf, ale to nie są rzęsy dla mnie. To są moje rzęsy. Ja je kupuję w Minty Shopie po 13 zł i one są moim zdaniem lżejsze od Ardell. Kleją się po prostu rewelacyjnie. Jeżeli miałyście problem z klejeniem rzęs, uważacie, że to nie dla Was, że nie umiecie tego robić. Ja nie twierdzę, że wiecie, że za każdym razem one mi się przyklejają w pół minuty, ale bardzo Wam polecam wrzucić do koszyka przy okazji... Przepraszam, mnie tu denerwują moje włosy. Przy okazji jakichś zakupów właśnie rzęsy marki Blendit. One są po prostu niesamowite. Nie myślę, że to było jedno zamówienie, to mówię, to się zbierało. I najpierw kupiłam kilka, a potem dokupiłam kolejne. Uwielbiam te rzęsy, są najlepsze, a ja teraz niestety jestem zmuszona kleić sztuczne rzęsy z racji tej mojej dziury w rzęsach właśnie. Z Rossmana mam jeszcze paletę, którą kupiłam, czyli I Choose What I Want. Zdecydowałam się na zakup palety, aby móc wpiąć te dwójki, które kupiłam wcześniej do testów. Te dwójki zdecydowanie... No, otwórz się. Te dwójki, powiem Wam, zdecydowanie dla mnie są dosyć atrakcyjne, cienie naprawdę dobrze mi się sprawdzają i dlatego dokupiłam po prostu paletę, aby móc z nich korzystać, aby wiecie, ostatecznie nic im się nie stało, nie pouszkadzały się. Uważam, że jakość tych dwójek Vibo to jest najlepsza jakość cieni marki Vibo, które dotychczas są, czy były dotychczas na rynku. Mam również te dwie palety Lovely i powiem Wam, że żałuję, że je kupiłam. Kupiłam je z myślą, że nagram filmy, no i pewnie nagram, ale jakość tych cieni, ja już to wiem, że jest kurczę, no taka jak było w przypadku brzoskwinki. To nie są moje jednak cienie. Szczególnie, że te palety wcale nie wychodzą tanio, bo to jest 21 zł za taką paletę i no trochę żałuję, nieistotne. Zobaczymy, może tej jeszcze ani razu nie używam, więc może się mylę. Może się okaże, że to jest po prostu hit. Tak. Mam korektor Vibo, korektor Cushion w kolorze Ivory. Mam nadzieję, że kolor będzie dobry, bo podobno on ciemnieje niesamowicie. I ten korektor przetestujemy całkiem wkrótce. Przy okazji jakichś zakupów również kupiłam bazę z Essence pod cienie, bo już mnie trochę irytuje ta mieszanka Eveline i korektora z Catrice. I powiem Wam, mam nieodparte wrażenie, dajcie mi znać, czy ono jest sensowne, że ta baza też jest wycofywana, tak jak ta z Catrice, bo tego już prawie nigdzie nie ma. Nie wiem, co oni robią za dziwne ruchy. Mam jeszcze tak, kupiłam ten rozświetlacz płynny Lovely, tylko w kolorze moim zdaniem różowym, a okazuje się, że on nie jest różowy. Znaczy marka Lovely twierdzi, że to jest kolor srebrny. Jeszcze go nie używałam. A dla odmiany dostałam, słuchajcie, od Magdy, którą serdecznie pozdrawiam, płynny rozświetlacz, czyli ten mój Chrome Drops w kolorze właśnie 2, czyli coś, co zostało wycofane. No nie da się ukryć, że zapewne to jest ten sam produkt, tylko po prostu odświeżony i dużo droższy. Znaczy to jest akurat inny kolor, ale wiecie, mam nadzieję, o co mi chodzi. Też mam do opowiedzenia Wam arcyciekawą historię na temat podkładu PZ, który kupiłam, ale ten film jest i tak strasznie długi, więc może sobie to daruję. Jest to podkład Liquid Powder Double Skin Aqua i jest to podkład lekki, nawilżający do cery suchej. I powiem tylko skrótowo, że ja go kupiłam za 39 zł, natomiast znalazłam go na stronie mojej jednej z ulubionych drogerii kosmetycznej, Makeup,
bo oni mają darmową dostawę na terenie Warszawy za, uwaga, 89,95, a za 39 kupiłam ją na stronie producenta. No, także będziemy go sobie testować. W naturze kupiłam podkład Smart Girls Get More. Nie wiem, czy oni to wyprzedają, czy to się wycofuje, czy o co chodzi, ale kupiłam go, bo wiecie, ile za niego zapłaciłam. To też jakby do jakiegoś testu 2 złota. 2 złote, to jaki jest koszt produkcji do jasnej ciasnej tego podkładu? Jak możemy go kupić za 2 złote? Czy za 3? No niech będzie, że za 3. To ile kosztuje wyprodukowanie tego podkładu? To co jest w środku? Boże, to jest przerażające. Vibo, kolejna kredka piórkowa. Moja ulubiona do brwi. Coś bardzo kultowego, bardzo popularnego, zamówionego przeze mnie z Feel Unique, czyli zdecydowałam się na korektor chudy w kolorze, już Wam mówię, Nougat. Coś arcy moim zdaniem ciekawego, czyli paletka Paese Beauty Rocks. Ja ją kupiłam, kiedy była na nią promocja i jest to paletka z takimi dosyć intensywnymi kolorami, inspirowana kamieniami szlachetnymi. Cienie przypominają w swojej formule, kiedy na nie patrzymy, troszeczkę pigmenty od Hani. No a jak jest z wrażeniami? Czy jestem z tej paletki zadowolona? No o tym Wam opowiem, kiedy będziemy się malować. I wiecie, co robię ostatnio Paese? Z jednej strony to jest bardzo fajne, a z drugiej strony to jest takie pozbywanie się stoku, bo dostajemy do zakupów, dziękujemy za zakupy i woreczek z tradycyjnym lakierem. I mam taki, wiecie, moralny problem, bo tak, ni tego nie wyrzucisz, nikogo już nie znam, kto używa normalnych lakierów, więc zostawię to do jakiegoś rozdania. Może któraś z Was jeszcze używa normalnych lakierów i będzie chciała z tego skorzystać, bo to tak, no. Kolejny produkt. Wiecie, jak jest u mnie z hitami? Ja hity kupuję po czasie. Paletka Mio, korektor chudy. No mam takie opóźnienie i również zdecydowałam się na tak słynny, kultowy podkład na naszym polskim YouTubie, czyli Nude Liquid Powder Belle w kolorze 02 Light Beige. Jest to podkład bardzo osławiony, jeszcze nie słyszałam negatywnej recenzji na jego temat, no więc przekonamy się. Ten podkład wystąpi właśnie w filmie typu makijaż kultowymi kosmetykami na polskim YouTube. Korektor Catrice, stary, dobry, niezastąpiony. No i dobra, pędzle z Allegro, te moje ulubione syntetyczne za 14-ka. Te, wiecie, szpatułki to od razu wywalam, natomiast te syntetyczne pędzle są naprawdę rewelacyjne. U tego samego sprzedawcy na sztuki dokupiłam z tego drugiego setu chyba 2 takie pędzle, które również bardzo lubię, one były bardzo tanie. Oraz nową gąbkę od Boho Beauty. To była paczka PR-owa i w związku z otrzymaniem tej paczki mam dla Was 15% kod rabatowy na hasło Pokój Agaty. Tą informację również Wam zostawię w opisie. Będę w końcu używać tych pędzli. Bardzo jestem ich ciekawa, bo dosyć dużo o nich słyszałam na YouTube. I teraz pytanie, czy słyszałam dlatego, bo po prostu dziewczyny je mają, czy wiecie. Mam tutaj jeszcze właśnie prezent od Magdy, czyli maseczki, których nie ma u nas w Polsce. Na Feel Unique, prócz korektora chudy, właśnie kupowałam końcóweczkę do mojego Clarisonica, czyli Deep Pore Brush. No niestety, to kosztuje nadal niezmiennie prawie 100, ale jeżeli ma się Clarisonica, no to trzeba dokupować te końcówki. No i dochodzimy do E-Naturalne. Mam, w ogóle historia jest taka, że słuchajcie, kosmetyki marki Linia, czyli marki własnej, czyli gotowe kosmetyki, już teraz powchodziły do bardzo wielu drogerii. Między innymi do Ekobieca, tam do tego pigmentu, no do wielu. Już one, nie wiem, czy na Kokolita ich nie ma. Natomiast te rzeczy, które są surowcowe, wydaje mi się, że teraz nikogo nie wprowadzam w błąd, nadal są dostępne tylko na stronie E-Naturalne. Tak czy siak, myśmy tam z koleżanką składały zamówienie i po pierwsze wzięłam 2 takie zestawy ziołowe do stóp. I to są po prostu zioła w woreczku, żeby zrobić taką sobie kąpiel, no. Kompleks regenerujący do stóp i paznokci oraz kompleks regenerujący też do stóp i paznokci. Ja te wziąłam 2 egzemplarze? Okej, okay, dobra, myślałam, że to były 2 różne, bez komentarza. Francuska glinka zielona, bo glinka zielona mi się skończyła, więc po co przepłacać? Hydrolat z melisy. Bardzo jestem go ciekawa, to jest po prostu białe opakowanie.
olejek eukaliptusowy i olejek lawendowy, zapas oleofazy, to już jest w tej nowej szacie graficznej, ona teraz tak wygląda. Czyli przypomnę tylko, jeżeli ktoś nie wie, to jest cudowna maska i co tu jest napisane? Wysoko skoncentrowana maska algowa typu peel off z oliwą z oliwek oraz olejkiem lawendowym. Mamy dwie saszetki i łączymy ich zawartość, mieszamy i mamy gotową maskę do nałożenia. Jeżeli ktoś nie radzi sobie z tradycyjnymi, sypkimi algami, to nie jest to. To jest zupełnie co innego. To wymiesza każdy z nas. Serio. Przynajmniej tak mi się wydaje. I to, co to później robi naszej skórze, ten zapach lawendy, to jak zostaje ta warstwa, no słuchajcie, no to są słynne właśnie maseczki, na które namówiła mnie moja Ola, bo już dawno nikt nie mówiła, dlatego teraz opowiem tą historię. I ja jej nie wierzyłam, mówię 20 zł za maskę, no ja nie wydam, no zwariowałaś. No i od tamtej pory jestem im wierna. To jest, słuchajcie, zabieg. To jest normalnie zabieg ala właśnie zabieg u kosmetyczki. Ja tego nie używam, wiecie, na zasadzie 2 razy w tygodniu. Nie, no bo bym zbankrutowała. Używam tego właśnie w kategorii spa. Cudowny produkt. Naprawdę, jeżeli nie miałyście, polecam, a właśnie maseczki te dostaniecie bez problemu, bo to jest marka Linia, dostaniecie bez problemu właśnie w tych różnych drogeriach kosmetycznych, w których myślę, że część z Was robi zakupy, więc naprawdę weźcie, spróbujcie, bo zakochacie się, no, na 93%. Dalej, tonik żelowy nawilżający, mówiłam, że nie skończył mi się ten anti-aging, nawilżający marka Linia, ubóstwiam ten produkt, to jest moje drugie opakowanie. Faz hialuronowy, potrójny, 3% w formie żelu i to wzięłam z myślą o moim rollerze, mówiłam Wam, że właśnie będę zamawiać kwas hialuronowy po to, żeby nakładać go przed rolowaniem. No i tutaj doszło właśnie do małego nieporozumienia z moją koleżanką. Tak czy siak, na Waszą prośbę zdecydowałam się na krem ten pod oczy marki Linia, który bardzo polecała Agnieszka Janoszka i Multi Repair, intensywnie regenerujący krem pod oczy. Kofeina, ceramidy, kwas ksymenowy. I to jest właśnie ten dokładnie produkt. Dobra, wiem, że jest prześwietlony. I miałam mieć tylko ten krem. No ale wyszło tak, że mam jeszcze liftingujący żel pod oczy. Nie wiem, kiedy to wszystko, słuchajcie, zużyję. No ale dobra. To są mrożone czerwone winogrona, kwas hialuronowy, woda morska, głębinowa. Działa liftingująco, napinająco, nawilżająco, ujędrzniająco. No sprawdzimy sobie, jak to będzie się spisywało, ponieważ opis jest no równie atrakcyjny. I tą metodą skończyliśmy. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Ogrom, słuchajcie, kosmetyków, nie wiem jak ja to przemielę, taka jest prawda, ale będzie dużo właśnie testów, one są rozplanowane, są rozpisane, tylko zawsze coś mi wypadnie i po prostu ich publikacja się niestety przesuwa, ale bardzo, bardzo dużo testów będzie wkrótce, również chciałabym nagrać, co będę mówić, nie będę tutaj wiedzieć, no. Dobrze kochani, to ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie, zapraszam Was gorąco do kolejnych filmów, zapraszam Was gorąco do subskrypcji, do zostawienia kciuka w górę, do zobaczenia jutro do Be Yourself Box, do zobaczenia w poniedziałek z Chill Box i do zobaczenia we wtorek z I Love Box. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Nawet jeżeli Was beauty boxy nie interesują, to zerknijcie. Najwyżej będziecie miały takie poczucie, Boże, kto to kupuje? Po co? Ja wolę iść i wydać te 5 dych, czy tam 8 dych normalnie w sklepie. Przynajmniej się utwierdzicie w tym przekonaniu. Co Wam szkodzi? Padnijcie. Trzymajcie się, całuję Was bardzo, bardzo, bardzo. Miłego dnia.